jedna rzecz, która zawsze mnie najbardziej motywowała w życiu, motywowała do działania, motywowała do tego, żeby żyć życiem pełnym pasji i zaangażowania. To było, to nadal jest takie wewnętrzne przemyślenie, wewnętrzne przekonanie, które bezpośrednio nie pochodzi ode mnie, ale zostało zaczerpnięte przeze mnie od Alana Wattsa. I to jest taka myśl: co byś zrobił ze swoim życiem, gdyby pieniądze nie stanowiły jedynego obiektu twojego pożądania, twojej motywacji, twojej chęci działania? Wiecie, wszyscy mamy na co dzień nasze własne ego, tak? Nasz własny umysł. Mamy nasze potrzeby materialne, nasze wątpliwości, lęki, obawy. Mamy nasze potrzeby. I każdy z nas ma taki swój własny cień. Coś takiego, co jest dla niego najbardziej osobiste, najbardziej wrażliwe. Bardzo często w psychologii mówi się o wewnętrznym dziecku, takiej części nas, która jest najbardziej wrażliwa. I staramy się je bronić, tak? Staramy się bronić siebie. I to przemyślenie, co byś zrobił ze swoim życiem, gdyby pieniądze nie stanowiły dla ciebie problemu, gdyby nie stanowiły dla ciebie obiektu pożądania, mają na celu, to pytanie ma na celu ściągnąć z nas zachłanność, ściągnąć z nas taki przymus do tego, żeby kierować się lękiem, tak? Bo ja nie twierdzę, że pieniądze są złe. Pieniądze są dobre, pieniądze są fajne, pieniądze są mega, pieniądze potrafią dużo rzeczy zdziałać. Tylko chodzi o kwestię naszych motywacji. Co byś wtedy zrobił ze swoim życiem? Może poświęciłbyś się bardziej pasji, bardziej twórczości, organizacji, swoim bliskim osobom. Może zrobiłbyś coś, o czym nawet ci się nie śniło, a nie robisz tego, ponieważ blokuje cię lęk przed tym, że sobie nie poradzisz. Może jest coś, jakaś taka iskierka, jakiś promyk, jakaś nadzieja, która cię jara, cię podnieca, cię inspiruje. I mógłbyś po nią sięgnąć, mógłbyś odważyć się, być bardziej pewnym siebie, zrobić jakiś krok, podjąć jakąś decyzję w bardziej zdecydowany sposób. Wiecie, bo nam się czasem wydaje, że jesteśmy ograniczeni, że jesteśmy przytłoczeni, że tego wszystkiego wokół nas się dzieje dużo. I wiemy o tym doskonale, bo czasami są te takie momenty, gdy odpoczniemy, zrelaksujemy się, wrócimy do swojego własnego bycia i nagle okazuje się, o kurczę, jednak nie było aż tak strasznie. I myślę, że w życiu chodzi o to, aby kultywować jak najbardziej te momenty, gdy wcale nie jest tak strasznie, i starać się tak poukładać swoje życie, aby do tego to życie nas prowadziło. Jednym z takich najbardziej przełomowych momentów w moim życiu był moment, gdy uświadomiłem sobie, jak bardzo przereklamowany jest w życiu balans. To znaczy, ten balans jest fajny w życiu, tak? Gdy masz zdrową rutynę, się zdrowo odżywiasz i uprawiasz sport, i medytujesz, i robisz jakieś tam zdrowe swoje rytuały i nawyki, i masz tą równowagę, no to jest fajne. Ale bardzo często życie nas wytrąca z tej równowagi, aby nas przetestować. Przynajmniej wychodzę z takiego założenia, stosując taką filozofię rozwoju osobistego, bo jednak wolę żyć tym przekonaniem, że coś mogę zrobić z tym życiem i życie wcale nie jest deterministyczne, bo to daje mi nadzieję, to daje mi wdzięczność, to daje mi pasję, to daje mi energię, to daje mi moc do działania. Ale tak, powracając do tego kluczowego początku, tego kluczowego przekonania. Co byś zrobił ze swoim życiem, gdyby pieniądze nie stanowiły obiektu jedynego twojego pożądania, twojej chęci posiadania? Może okazałoby się, że to, co chcesz zrobić w życiu,
można zrefundować z całkowicie innego źródła. Może się okazać, że może to zrobić całkowicie niskim nakładem kosztów. A może się okazać, że droga, którą pójdziesz, pokaże ci coś, o czym byś w życiu nie marzył. I to będzie to. Nie powiem ci co, ale to będzie właśnie to. Właśnie to, czego powinieneś doświadczyć na swojej własnej ścieżce. Niczym alchemik z książki Paula Coelho, idąc swoimi znakami po swoich śladach, doświadczając swoje przygody, pewnego dnia odnajdziesz swój własny skarb. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Miłego. Elo, buźka.